Dzień dobry, proszę Państwa. Robimy ciąg dalszy naszej trasy. Krótki skok, 27 minut. Mamy z SCHR do SCFC. Mamy tutaj wiatr 3-2, więc będziemy musieli nawrotkę zrobić przy lotnisku. A jak tu wystartujemy? Też w złą stronę. Dobrze. Więc zaczynajmy. Planowana trasa wygląda w ten sposób, a ja w ogóle nie wiem, kurczę, czy nawet Volanta mi wszystkie trasy porejestrowała dzisiaj. Flights. O, nie porejestrowała. EGTB do Oxford, to jest poprawnie. Dobra, to sekundkę, tylko to ustalę, co tu jest nie tak. To jest OK. To jest OK. I potem SCOH. No. Cochrane, jaki tu jest kod tego lotniska? Desktop. SCOH do SCHR. Oczywiście. Do SCHR. Jest. Dobrze. I teraz mamy prawidłowo zapisany ten lot. Tak? Więc możemy zapisywać sobie następny. Zwróćcie uwagę. O, tu jest kolejny. Tu jest kolejny, który nam nie zapisał prawidłowo. Ale dobra. Taką mamy na razie trasę. Tyle. Przelecieliśmy tutaj. Jesteśmy w tej chwili w innym państwie. Tutaj chcę koło Santiago podlatać przez te góry. Nie wiem w ogóle, czy tam damy radę. Co ja tutaj byłem? Na tym lotnisku? Jakim cudem? No nic. Lecimy teraz krótki skok w ten rejon. Więc. Paliwko mamy na full, bo zestartowaliśmy przy paliwku. Przydałoby się Open Tracka włączyć, bo chyba jest wyłączony. Już wiem, co muszę zrobić. Muszę Dev Mode wyłączyć, bo sobie grzebałem w nim. Dobra. O, od razu lepiej. Fotel tylko ustawię. Dobrze. Hamulec mamy zaciągnięty. Paliwo damy na lewy. Jak zwykle nie sięgam. Czoków nie mamy. Wszystko jest OK. Wszystko jest OK. Możemy to wyłączyć. I startujemy. Sprajmujemy sobie tylko. O, przydałoby się baterię włączyć. Jest okej. Światła. Drugie światła. Mapa. Znowu nam nieprawidłowo tutaj ułożyło. Shit. Dobra, jakoś to przeżyjemy. Co my jeszcze musimy zrobić? Świeża. Sierra Charlie Hotel Romeo Traffic Piper Sierra Papa. Mike 4 Tango taking off runway 07 departing straight out.
mamy live weather włączone? Chyba live weather jest. Tak jest. Daleko od domu jest samolot. Okej, autopilot nie działa, dobra. Wszystko jasne. Co jest grane streamem? Dobra, już się uspokoję. Mniej więcej. Coś jest nie tak z autopilotem, całkiem nie tak. Dobrze, jak my tu mamy lecieć? Wzdłuż rzeki, za górką zakręt w lewo, pierwsza w lewo, wzdłuż rzeki w prawo, do wody i za wodą. Dobra.
Arita Center, Piper Sierra Papa. Mike 4 Tango is type Piper Arrow, 6 miles west of Sierra Charlie Alpha Lima, 2,100 feet. Request, flight following. Piper Sierra Papa, Mike 4 Tango, Punta Arena Center. Squawk 0465. Skręciła tak. Polecimy za rzeką. Niestety mamy chmury za sobą. I samolot nam skręca, więc wróćmy szybko do kabiny i go skorygujmy. Minus, jak się nie ma autopilota. Dobra, i tutaj będzie nieciekawie teraz. Radar pokazuje, że jesteśmy na brzegu tych chmur. Więc może uda się. Ja oblecieć, ale widoczność jest słaba.
przybliżanie się do szyby oczywiście absolutnie nic nie da. To znaczy, że nie mam ochoty tego robić. Center Piper Sierra Papa Mike 4 Tango 2900 feet. Piper Sierra Papa Mike 4 Tango Portamont Center QNH 29.26 continue as planned. Lecę tam, gdzie chcę, pomimo braku widoczności. Ta górka tutaj, to ta wysepka, nie wiem jaka tam jest wysokość, tu mam problem. Szansu, że zaraz tych chmur wylecimy. O, jak w dużym skręcie jest tam. I obniżamy wysokość. Teraz się mocno wnosimy. Chyba jeszcze nigdy nie leciałem na samych instrumentach. Zero widoczności.
wyszło. Dobra. Jak to możemy lecieć? Okej. Zaczynam się gubić. Serio, myślałem, że wylecimy z tego. O, jeszcze kawałek. Coś widzę. Się znoszę znowu. Wyleciliśmy z tego? Pewno? No, come on, zaraz. O, punkt orientacyjny. Jest, pięknie. Charlie Foxtrot, Charlie Traffic Piper, Sierra Papa, Mike 4 Tango 22 miles southwest, 3,300 feet inbound to land runway 6. Yeah. Ah, 22, okay, myślałem, że to koma 2. Dobra, lecimy tutaj bardziej w prawo, żeby ominąć te chmury najgorsze, bo nic tu nie widać. Z
nad wodą jest bezpieczniej. Dobra, lecimy nad wodą, bo nad wodą przynajmniej wiemy, że nie będziemy mieli góry przed sobą nagle. Sprawdźmy autopilota. Nie. A może? Nie, bo Helin jest w lewo. Zalecieć na 0,6, nie wiem, podchodzili.
Charlie Foxtrot, Charlie Traffic Piper, Sierra Papa, Mike 4 Tango Niner, miles southwest 3,100 feet inbound to land runway 6. Charlie Foxtrot, Charlie Traffic Piper, Sierra Papa, Mike 4 Tango 5 miles west 2,700 feet inbound to land runway 6. Czy to jest pas? Mam nadzieję, że to jest pas. To jest pas.
Sierra Charlie Foxtrot, Charlie Traffic Piper Sierra, Papa, Mike 4 Tango is clear of the runway. Idziemy, termosik wyjmujemy sobie, idziemy na kawkę. Chyba nic innego tutaj nie zdziałamy. Zobaczmy, czy w ogóle paliwa mamy. Mamy, dziwo. Dobra, czoki i tie-downy jeszcze, żeby nikt tam nie ukradł samolotu. Olej mamy. Zaliczył nam trasę, ale to przejdziemy się do drona jeszcze. Zobaczymy, gdzie my w ogóle jesteśmy. Kurde, tu nic nie ma. Ale jest pas startowy. Nie, tam coś jest. Nie, co ja robię? Tu jest część parkująca. Nawet jakiś koleś tu na mnie czeka. Oj, paliwko jest. Dobra, załóżmy, że ja teraz sobie odpaliłem samolot i tam dojechałem z wrażenia podczas lądowania. Zupełnie tego nie widziałem. No nic, ale dolecieliśmy. To jest najważniejsze. Chyba na dalsze trasy będę wybierał ładniejszą pogodę, ale chciałem spróbować w takich trudnych warunkach nawigować. Widać, jak ładnie, równo leciałem. Dobra, i co? Następny lot zrobimy sobie pewnie tutaj. Tu sobie w koło polecimy, albo tu, ten, zobaczymy. Ale raczej tu. Już tyle przelecieliśmy. Ztąd aż dotąd. I ile jeszcze nam zostało? No, trochę do Alaski, ale kiedyś dolecimy. Dobra, dzięki, do następnego, see you.